Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, ja jestem Dżingis, a to jest MacLighter. Zobaczcie, co on robi. No, cześć, Lighter. Hello. A tam Szymon, gdzie jesteś? O tu, chodź, nie chodź. Nie. Chodź. Dobra, to idź sobie. Idę się powiesić. Myślę, że będę ci do tobą gonił. Cześć. No nie bij mnie. Rubik. Siema. Potrzebuję jeszcze ze dwa. Tam sobie oświetlę tak ładnie to pomieszczenie. Ale tu fajna sauna jest. Dobra, dzięki. To dużo już. 3 mam 10, zrobiłem 10. Dobra, to 6. Dobra, słuchajcie. Sytuacja jest taka, że podzieliliśmy zadania. Oczywiście ja poszedłem dalej w mechanikę. Będę przenosił wszystkie maszyny. To będzie nudny odcinek oczywiście, jak zwykle dla was. No ale taki też trzeba od czasu do czasu mieć. A już tych nudnych odcinków, mam nadzieję, będzie coraz mniej. Ale poprzenosić muszę wszystkie maszyny, które są tam, do naszej nowej siedziby, do lotów kosmicznych, która jest tam, nie? A Kacper, zobaczcie, Kacper się bawi w maga. Kacper postanowił, że pozna Tomcrafta i że uratuje nasz świat. Kacper będzie takim naszym w rodzinnej przygodzie Merlinem, czyli takim dobrym magiem. Albo Gandalfem, jakby ktoś wolał. Będziesz Gandalf biały, czy... Nie, na razie jesteś Gandalf szary. Bo musisz przejść przeistoczenie, musisz zdobyć kolejne poziomy magii, żeby stać się... Możesz mi nie przerywać? Przepraszam. Nie mogę. Musisz właśnie zdobyć kolejne aspekty. Zabrałeś! Co? A co mam ci oddać? Dobra, już rzucam, widzę to. Pyk, proszę. Kolejne aspekty magii i wtedy się staniesz Gandalfem białym. Chociaż kurde, ta wieża to przypomina mi wieżę z Władcy Pierścieni. Kojarzycie? Wieżę Sarumana, nie? Sarumana i tam na górze był ten Saruman i to w oku zniszczył wszystko, co było, drzewa, były orki, które niszczyły drzewa, wyrywały z korzeniami i później, tak, no orki były. Przecież tam. Nie, taki mam. Ja mam się też prośbę. No, moment, za chwilę niech skończę swój wywód, tylko one wyrywały drzewa z korzeniami, paliły, tworzyły różne zbroje dla armii Saurona. A tu przeciwko nim stanie... Czekaj, bo zaraz znowu podniosę. Przeciwko nim stanie Gandalf Lighter biały. Patrz. Dobra, już teraz cię mogę posłuchać. Jak już skończyłeś? Stań tutaj. Tak, to tyle. Dobra, dzięki, idę. Stań tutaj. No, stanę. Tu. No, tu. No, patrz, tu, no, jak w filmach. Jak w filmach. Ja wiem! Dzień dobry. Słuchajcie, ja Boże, jak jestem głupi. Dzień dobry. No, o, fuck. Co? Ty no weź to zabierz, bo to znaczy nie ten. Ja wiem. To przecież znowu chciałeś zarazić nam... Nie. A to Kacper zaraził. Ja wiem. Dobra, słuchajcie. No więc, dobra, oni niech się tutaj tłuką, ja idę do domu. Zobaczcie, tam wybudowałem... Gdzie, które to było? Gdzie to było? Znowu ten? Nogi gotujesz? O. Na galaretę? Zimno mi. Dobra, lecimy tutaj. Pierwszy. Ja wam pokażę. Dobra, bądź sobie pierwszy. Boże, Szymon. To pierwszy, to i lepszy. Tak, oczywiście. I tutaj idziemy do naszej... naszego pomieszczenia. No i tutaj zacząłem już budować, zobaczcie. Tak to sobie wymyśliłem, że tak to będzie wyglądać. Między innymi dostałem od Kacpra tego nitora i tym nitorem oświetlę, tak sobie po rogach go postawię, gdzie ładnie oświetlał całe pomieszczenie, więc teraz muszę zabudować to. Tylko teraz sufit, nie wiem, no sufit chyba zostawimy jednak z kwarcu chciałem powiedzieć, dobra. Czyli sobie weźmiemy troszeczkę kwarcu. Tego się nitora nie można się nauczyć. Tomcrafta się nie można nauczyć. Wiesz, Kacper? Wiem. To trochę źle. Kwarc, Broth of Quartz, dobra. Ale ty to znaczy pandycznym cheaty, co da się nauczyć. Znaczy znam te komendy, dzięki którym mogę się tego Tomcrafta, mogę mu przyznać EMC przede wszystkim, ale czy to... Wiecie, to by było już całkowicie za proste, jeżeli byśmy za każdym razem w każdej rzeczy, którą chcemy mieć, dodawali temu EMC. Bo to wtedy to tylko i wyłącznie... Przy naszej fabryce EMC, gdzie tam już jest prawie pełna skrzynia diaksów. Widziałeś, Szymon, ile tam diaksów w ogóle jest? No to ty musiałeś lubisz mówić, bo zaraz się będzie ich. No ty sobie zobacz, ile tam jest diaksów. Przecież to tam jest paranoja. Tam jest około, nie wiem... Nie wiem, ale z 10 milionów EMC tam już powinno być. Tak mi się wydaje. No dobra, weźmy tego wariatka, ja bym sobie go chciał tu postawić. O! Świetnie to będzie. Kurde, wiesz jak to Bayer Kacper będzie wyglądało? Nie. Chodź się tepnij, to zobaczysz. Na razie. Dobra, to później. O, patrzcie. Ekstra. A one są bez... Nie wyczerpuje się im źródło energii do świecenia? Nie. O, tam w tle było słychać mamę, jakbyście mogli zamknąć drzwi od pokoju, bo mama zamknąć drzwi od pokoju, masz bliżej. A co może dalej? Marbla. Nie mogę. Słuchajcie, no więc ja bym tutaj sobie zrobił tak, to już mogę oddać, to mi niepotrzebne. Muszę zrobić przede wszystkim też magazyn, ja muszę przenosić tu rzeczy, te, które te drzwi. Właśnie nie mają EMC, bo to są bardzo, bardzo potrzebne. No to co ja poradzę, no? Daj mu karę. Patrz jak ładnie. Szymon, masz karę. Patrz, Kacper. Marble. Luis Tank? Dobra, Copper Ink to Marble. Jakiego byśmy tutaj wzięli? Zwykłego byśmy wzięli sobie Marble. Chociaż już tu mam przez Chisla przerobionego, ale to są te zwykłe. Dobra. Nos mnie zaswędził, nie wiem z jakiego powodu. Pomyśl. By mi urósł. Czekajcie, nie, inaczej to zrobię, źle to robię. Przepraszam was bardzo. Najpierw sobie... O, rozwalę to i chislem bym sobie zobaczył w ogóle... Aha, jeszcze nie ma. Bo tu można sobie zrobić od razu całą podłogę, tak? Chyba w tym. Chyba tak. To z nami jest Kali. Kali, przywitaj się. Właśnie, chodź Kali do nas. Odcisz się, powiedz cześć, dzień dobry, chodź tu. No właśnie. To jest Kali, ja już kilkukrotnie wspominałem o nim. To on mi pomaga właśnie w poznawaniu modów. Tłumaczy mi niektóre rzeczy. Stawia mi różne maszyny, które ja później tam gdzieś poznaję sobie poza odcinkami. I w Chislu Kali chyba można nawet ustawić, jak się kliknie prawym, że możesz zmieniać całą ścianę, podłogę lub coś, prawda? Sufit, nie? Oj, chyba tego nie wiem. Bo tam jest, czekaj, single, panel, kolumn, row na przykład i single. Może musisz to przetestować, te wszystkie tam. Czy to może być, ale dobra, ja na razie chcę sobie wynaleźć jakiś blok marbla, który to będzie ładnie mi wyglądał. Co mi zrobisz? Ja zrobię, nie sobie. Ale co ty zrobisz? Jak była zapalniczka? Odpaliście się. No lighter. O, taki będzie fajny. To będzie fajny na podłogę, to mi się podoba, dobra. I zobaczcie, dzięki temu, że mam taki, mogę go sobie teraz pyk zniszczę, wezmę go sobie, wchodzę sobie w Transmutation Table i biorę sobie takiego marble. Marble with large dent to się nazywa. Dentystyczny jakiś marble. No dobra, niech będzie. Aha, jeszcze raz, przepraszam was bardzo, czekajcie. Tutaj kurde w ogóle kopet marble. Co? A to nie, boże, przecież to inaczej się teraz nazywa. Flint and Steel, a nie lighter. Ale ty wpisałeś lighter? Ale nie lighter w sensie mój nie, tylko L i G, H, T, R. Aha, dobra. Dobra, to jest dobre to jest, to sobie weźmiemy teraz tutaj i marble i tego denta musimy szukać, dentystycznego. Jest, mamy dentystycznego marbla, a tego marbla, raf marbla oddamy, weźmiemy dentystycznego. Bo ja potrzebuję dużo tych esencji i teraz mam zamiar się wybrać do tego, do piekła. Ale esencje są w piekle? Każdy mob, każdy blok, wszystko ma esencję. Zgadza się. Znaczy tak, no i to musisz pobierać z każdego moba, bloku, czy też tak. Na przykład, no, ale to się robiło, z tego co ja kojarzę, jak u Huśka to widziałem, to się robiło albo taką różdżką, albo takim szkiełkiem. Takim szkiełkiem trzymającym w ręku. Powiedzieć coś Kacper fajnego? A. Możesz to pozbierać, bo ja to będę potrzebował, żeby zrobić strusie. No te esencje, do tej esencji... No tak, już od razu ci pozbieram. Kacper, to są takie specjalne bloki na tym postawione, one mają kolor fioletowy. Jutro cię przyniosą, wiesz, Szymonek. Jak je zniszczysz, to właśnie tych też wypadają esencje. To jest fajne, to mi się podoba. I teraz czekajcie, jeszcze bym sobie to postawił tu i tu bym środek podłogi zrobił czym innym. No nie, to brzydkie. O, taką cegiełką, środek? Dobre będzie, no. I to się nazywa Marblocks. Ale zaraz zobaczymy, jak to się będzie dokładnie nazywało. Marblocks. Ej. Dziwnie się nazywa. Szkieleta zaskanować, bo on ma... Bardzo ma dziwnie. Esencję śmierci. Ale to chyba z każdego ci wypada? Ale co? Ta esencja z każdego, znaczy, czy to? Ważne jest to, żeby poznać na początku jak najwięcej, nie? Żeby... Nawet nie wiem, nawet nie mogę czegoś poznać, bo nawet nie mam esencji jakiejś, nie? No, no. I właśnie chciałbym na chwilę obecną poznać jak najwięcej tego. No czaję. Później mieć łatwiej. No ale tak, no bo takie wyprawy są bardzo potrzebne. Kurde, no. Marblok. O, to było to. A na szczęście ostatnio zrobiłem górę i zamknąłem od góry to. Tam jest strasznie ciemno i tam powinno być właśnie moby. One się bardzo szybko tu respią, bo... Tak samo, kurde, gdzieś przez chwilę było tutaj ciemno. Właśnie ciekawi mnie to, ale nie, czekaj. Nie, to daje ładnie światło. W najciemniejszym punkcie tutaj w tym mam 6. To nie jest chyba mało, nie? O, fuck. Co się stało? Nie, stało się. No i zobaczcie, przepięknie wyglądające pomieszczenie jest super. Dobra, teraz tak, byśmy jeszcze tego denta sobie wzięli. Dzisiaj odcinek zbudowania. Dzisiaj odcinek zbudowania i może jeszcze troszeczkę coś innego zrobimy. Marble. Dentystyczny marble jest potrzebny. Mam go, dobra. I dentystyczny marble. Bo ma końcówkę dent. To tam jest dentystyczny. Może końcówka powinna być stick. Nie, nazywa się dokładnie Marble with Large Dent. To dentystyczny jest dla mnie, co? Może tak być, może. Patrzcie. Nie, ja tu całą podłogę wymieniam na marblową. Tutaj to w ogóle to się nie umywa, ten kwarc. Ten kwarc popsuł w ogóle cały widok. Już nie ma go, niszczymy go. Byk. Nie ma kwarcu, nie ma. Nie ustawię szybciej, od razu odpowiedź dla was. Bo jak ustawiam szybciej, to kwarc się niszczy na jedno uderzenie. Wyskanowałem wiwernę. To jest wiwerna. No, to są te smoki latające, na których Szymon lata. No, dlatego przyleciałem do ciebie, Kacper. Żebyś zeskanował wiwernę, Szymon przyleciał do ciebie. Zobacz, jaki twój brat jest fajny. Dobra. Niszczymy dalej. Niszczymy ten kwarc. Kwarc jest ładny, ale ładny. Wam powiem, że jednak mój dentystyczny marble jest lepszy. To musi być takie, wiecie, nowoczesne po prostu. Tam się nauczy spirit. I co, popsułem już, no znowu popsułem. Jak spirit. W ogóle to wiem, że latają chyba też takie aury po świecie, nie? Tak. Mi się wydaje. Aury, no. No i z tych aur też można pobierać różne esencje. No i z nich jest bardzo esencje dużo wody chyba. Wszystkie. Powietrza, ziemi, tych żywiołów, nie? To najgorsze jest to, że nie nauczysz się jakiejś esencji i nie pobierzesz. No tak, no to... No ale to chyba normalne, nie? Jeżeli nie znasz tabliczki mnożenia, no to też nie powiesz, ile to jest 8 razy 8, nie? Chyba że na palcach policzysz i za 3 dni się zgłosisz. Właśnie, ale no możesz, nie? Właśnie, Szymon, ile jest 8 razy 8? A mogę Szymona skanować? Nie wiem, czy to będzie dobre. Podniosłeś moje jajko! Oddaj! Jajko zgubiłeś? Daj mi zeskanować jajko. No właśnie, nie da się. Szymon, zadałem ci pytanie. Zaczęła się szkoła, nie? To ile jest 8 razy 8? Ale powiem ci śmieszne coś, nie? No. Chciałem skanować Szymona i pisze, żeby to skanować, musi nauczyć się umysł. On chyba tego, ta osoba chyba tego nie ma, nie? Nie, 8 no, Szymon, razy 8? Nie, Szymon ma umysł, naprawdę, ja się nie czepiam Szymona, nie, to zaraz, no bo ja w ogóle mamy na kanale taką osobę, która za każdym razem, jak nagrywamy trzech, pyta się, dlaczego ja ciągle faworyzuję ciebie, Kacper, a Szymona. Wiem, czytałem. A my się śmiejemy, to jest oczywiście do żartu, te komentarze są pisane. Ja nie faworyzuję Lightera, a Szymona staram się powstrzymywać przed pewnymi rzeczami i ciężko mi to nieraz wychodzi, to wam naprawdę powiem, że wychodzi to ciężko. A to zadało się tutaj pytanie. 8 razy 8. Wiesz co zrobiłem? No, policzyłeś na kalkulatorze. Wziąłem ze skrzynki 64 Ailshardów, rozmieniłem na 8 i wyszło 8. Aha, czyli 8 razy 8 jest ile? Dobra, a 9 razy 6? 9 razy 6? No. 9 razy 6 to jest dużo. Weź tego Komodo Dragon zabij. Miałeś go zeskanować sobie. Już go wcześniej skanowałem. Nie rzucam mojego Nektona! Co robicie tam? Zabiłem Nekton! Oczywiście Szymon od jakiejś... Ile mamy już odcinków tej serii w ogóle? No nie wiem, trochę jest. To od wszystkich odcinków Szymon nic nie zrobił, tylko rozstrzela zwierzęta. Nie, słuchajcie, weźcie proszę was widzowie, sprawdźcie od ilu odcinków Szymon buduje zoo. Ja wam na koniec dzisiaj tego odcinka pokażę, jak to zoo wygląda. No, napiszcie od ilu odcinków buduje Szymon zoo. Zostaw mnie. Zabieliśmy Elektona, ta, ty Elektona. Ja tutaj, dla mnie to wszystko musi być elegancko zrobione, nie ma możliwości, nie ma lipy, jak to ktoś tutaj nieraz mówi, trzeba pracować, nie? On mówi inaczej, ale... A my mówimy, że trzeba pracować, nie? O, nauczyłem się! A, słuchajcie! Właśnie, nie, we wtorek oglądacie, a my to nagrywamy w niedzielę. Wiecie, że dzisiaj jest mecz w piłki nożnej? Renekton, zobacz Kacper. Kali, wiesz o tym, że dzisiaj Polska gra z Kazachstanem w eliminacjach Mistrzostw Świata? W internecie czytałem. No. O 18 jest ten mecz, to chyba zdążę go obejrzeć dzisiaj. Patrz Kacper, Renekton. Dobra, to wszystko chodzi po swoim stole. Elegancko wyrównać, elegancko, żeby było. No naprawdę, ja się stałem coś robić, to mi tylko przeszkadzasz, no. Prawda. Szymon, idź, zrób zo, nie wiem, złap szczura tam, do akwarium go. Nie da się? No to właśnie do tego powiedziałem, żeby złapał szczura, to trochę mu się zejdzie. Możesz, Szymon, oswoić szczurka? Nie da się. Nie da się w połączeniu z jajkami zrobić szczurka jakimiś? Nie. Wszystko elegancko. Nie załamie się za to. Ja cię nie staram się załamać w żaden sposób. Mnie pytasz, co mam... Wiem o tym, że mogę oswoić węża, chcesz? To go zabiję, no z tym się skończy bytność twojego boa dusiciela, czy czegokolwiek u mnie tutaj, w moim miejscu, gdzie ja teraz przebywam i co ja tu robię. Budujemy, fajnie. Wiecie co, dochodzę do wniosku również, że... Żeśmy dzisiaj nawet poruszali tu z chłopakami, że jednak mody dają niesamowitą radość z tego Minecrafta. Zupełnie co innego, to jest zupełnie, wiecie, zupełnie inny Minecraft, jak się gra na modach. O, żółw. To nie jest taki, ten Minecraft, taki już nudzący po kilku podejściach, po kilku odcinkach. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale Kali, zresztą powiedz, jak ciebie te mody wciągnęły, bo mnie to bardzo. To chwilę są jakieś właśnie nowe mody, które trzeba niestety odkryć, poznać te wszystkie aspekty, jak to się robi i przebudować, to także dużo zajęcia z tym. Ludziom na przykład nieraz ludzie się denerwują, bo twierdzą, że o, jak już się zabierzesz za maszyny, to maszyny, nie? Ale przychodzi taki moment, kiedy już skończysz tu całą swoją maszynownię, prawda? I wychodzisz w świat, niesamowicie, może nie tyle uzbrojony, co wyposażony w różne fajne rzeczy, no typu tak jak my, jetpacki, lotnie, prawda? I cała ta reszta, co daje nam możliwości o wiele większe w tym Minecrafcie, niż jakbyśmy mieli biegać na piechotę, nie? Tak, dużo szybciej to wszystko jest. No. Ktoś mi tam ostatnio zarzucił, że ja z GameModa wziąłem sobie kompas. No tak, prawda, zdjąłem ten kompas do szukania meteorytów z GameModa, bo nie chciało mi się w sumie biegać i spędzać nie wiadomo jak długiej ilości czasu w kopalni, żeby sobie znaleźć... No widzę, masz to samo co mój, no Boże drogi, no. Żeby szukać tego naładowanego kryształu, nie? Bo on jest potrzebny do zrobienia tego, no. Do zrobienia tego kompasu do meteorytów. Chyba jest potrzebny ten kryształ, jak dobrze pamiętam, prawda? Nie pamiętam właśnie dokładnie. Albo naładowany, albo zwykły jest potrzebny. Któryś z tych jest potrzebny. Jest strasznie mało tej kopalni, także... No byłoby kilka odcinków. No, co? Jeszcze raz? Mówię, że tego jest strasznie mało, to pewnie byłoby kilka odcinków, bo znowu marudzili, że znowu siedzisz w kopalni. No tak, ale no widzisz, ale no muszę go wreszcie znaleźć. Tak, muszę wreszcie pójść, bo on będzie potrzebny, no i co mam zrobić? Zaraz jak sobie bym wziął z GameModa, to zaraz by było, o, wziął sobie z GameModa, nie? No ale jeżeli go nie znajdę przez parę godzin, to na pewno go wezmę z GameModa, to nawet ja nie będę ukrywał, że nie. Po jakimś czasie tam można ładować, tylko do tego to musisz kilka tych sztuk mieć, żeby tą ładowarkę tam zrobić. No tak, ale to ładujesz w wodzie przecież, tak? Dobrze mówię? Tam się wrzuca do wody, to? Nie, jest taka inna ładowarka do kryształów. No bo do wody też się wrzucało coś, żeby coś ładować. A, to do internetu, początki internetu się ładowało coś tam. Tak. Już sobie przypomniałem teraz. Dobra, dobra, no to co my tutaj mamy? Co my tu mamy? Ale musimy teraz sobie wziąć znowu tego marbla. Kurde, nie, tak, boże. Dobra. I bierzemy. Marble. To jest blok. O to. To jest nam potrzebne. I robimy podłogę. Te ściany też powymieniam, ale to sobie robię później. Na razie te główne pomieszczenia, żeby były. A z Huśkiem znowu postanowiliśmy, nie wiem czy oglądałeś odcinek, że nie będziemy robili produkcję tego MC, nie? Czyli nie będziemy sobie robić no, pozyskiwania MC, tej powielarki, nie? Itemów. No i będą mieli sporo widzowie kopania. To w naszych odcinkach. No chcieli, no mówili, nie róbcie MC, nie róbcie, no to nie robimy, nie ma problemu. Ale no, że teraz znowu będzie to samo. Żeby teraz mieć to MC, to my nie będziemy przez pewien czas wychodzić z kopalni. A ktoś nie oglądał ostatniego piątkowego odcinka z Huśkiem, który był dla was to w zeszłym tygodniu w piątek, to zapraszam, bo Dżingis niezłe Allah Akbar tam zrobił. Ale znowu ktoś oglądał to na zwolnionym tempie i mówi, że to nie ja. Wiesz? Że to jednak nie ja spowodowałem rozszczepienie atomów w naszym domu, nie? Fajnie to wygląda, to mi się podoba, naprawdę jest super. Zebrałem połowę diamentów na to. No dobra, i tak się powielają, tam jest akurat. Niczym mi to nie przeszkadza. Możesz iść na bazar. I posprzedawać je. Dobra, słuchajcie, co by tutaj dalej? Tutaj jest doprowadzony już to do naładowania. Kolejne. Co masz? Kolejne. Kolejne, czekaj, ja sobie ustawię w takim razie. Zaraz idę do ciebie, zobaczę, poczekaj, ja sobie ustawię tutaj waypointa, żebym sobie mógł tutaj sobie wracać. New i to będzie, nazwiemy go baza. Dobra. Idę do ciebie, pokażesz mi? Tak, ale będę musiał potrzebuję do nie koniec, bo teraz tak. Nauczyłem się na przykład już mogę sobie zrobić. Mam takie coś w łapce, nie? Widzisz to? No masz. No to jest to szkiełko, którym zbierasz te wszystkie esencje, tak? Esencje, dobrze mówię? Tak, esencje. I teraz na przykład nauczyłem się gogli zrobić. I na przykład, kiedy chcę zrobić gogle, nie wiem jak ci to pokazać na przykład na chwilę obecną. Ale mówię, obszarisz, żeby zrobić gogle, mam jakiś, wiesz, ja nie widzę, bo Szymon... Po polsku recipe to jest... jakąś receptę. No. I nie wystarczą mi same itemy, tylko potrzebuję mieć jeszcze esencję w sobie, a dokładnie w mojej różdżce. Żeby mieć je, to potrzebuję zabijać moby i mieć tą różdżkę na moim hotbarze, nie? No to idź. Właśnie idę. A ja wracam do siebie. Waypoint, baza, teleport. Dobra, jestem tu. No zastanawiam się, jak tutaj zrobić to dalej, bo tu jest ok. Tu jest w porządku. Czekajcie, bo tu w sumie też bym mógł coś... Nie, tu bym nie mógł nic postawić. W sumie. Tylko szkoda, że te maszyny są takie jednokratkowe, bo w takim wypadku, jeżeli chciałbym tak mieć jakoś tak fajniej to zrobione, to musiał w sumie ściany budować grubsze, nie? Żeby nie wystawały maszyny na drugą stronę, prawda? Niekoniecznie możesz tą piłką, to tam właśnie... No tak, ale jeżeli zbudujesz ścianę na przykład, posłuchaj, jednokratkową i w jednym pomieszczeniu chciałbym mieć jakąś maszynę i w drugim pomieszczeniu, to nie postawię na jednej kratce dwóch maszyn. Jak ja mogę usunąć naprawdę te lewo górne? To też nie przeszkadza. To ci przeszkadza. Lewy górny ten armory, tak dalej. No to ci mówię, że to jest jakimś konfigu, jakimś modzie. No nie ma innego wyjścia. Dobra, czekajcie, to ja sobie wezmę jeszcze tutaj tylko kwarc jeden, bo jeden chciałem, a wziąłem tyle. No na razie go tu postawimy, żeby to jakoś wyglądało. I teraz zastanawiam się, jakby to zrobić dalej. Tutaj mamy tak pomieszczenie zrobione, więc jakbym to sobie zrobił pyk, tak. W tym rogu mógłbym już sobie zrobić ładowarkę, tą tałą przenieść tamtą z wodą, to by było ok, mi się wydaje. Postawmy to dalej, zobaczmy jak to by wyglądało. I tu by była... tak to by było, tak, aha. To by było tak, tutaj ładowarka, tutaj ten panel. Mi się wydaje, Kacper, że na przykład w tym, w domku swoim tamtym jednak zostawimy ten, ten enchant automatyczny. On niech tam sobie będzie, nie? I tam ta wysysarka niczemu nie przeszkadza. Ta do expa, prawda? To mogę już coś powiedzieć o właśnie okay, samym domku. No, co tam? Jest pewne sekretne miejsce, gdzie jak wstaniesz, to expo dostajesz. Dobrze. Co sądzisz, Kacper, żeby tam jednak zostawała ta ładowarka? Ale jaka ładowarka? A może być, może być. Ładowarka, mówię, do tego. A tutaj, o, nie, dobrze to będzie, to mi się zaczyna podobać. Czekajcie, to czy puści... Aj, nie tym. Przepraszam was. Na razie znaczę. Znaczę pomieszczenia. O. Tu i tu. Ja nie mam takiego zmysłu jak niektórzy. Niektórzy tak fajnie budują, a mi to zawsze idzie, jak krew z nosa, wiecie? Ale to nic, zrobimy to na takiej zasadzie. I tu. O, pyk, pyk. Widzicie? I tu będzie wejście do ładowarki, do wszystkiego, a tu będzie wejście... Będziemy butle. Tutaj tu się walnie fajną skrzyneczkę na kombinezony. Podstawowe rzeczy do budowania Kali rakiety to są te całe... no, Boże. No, nauczyłem się. Super, brawo. Ale do jakiej chcesz złożyć całą? Nie, nie, no te rzeczy, te plastry co się robi, wafle, Boże. Wafle? No, no wafle się robi. Coś o, tam o właśnie, to... no. To one są potrzebne, prawda? Bo przecież te wafle będą potrzebne do budowania rakiet, nie? Tak, tak, tak. No, to dobrze, no, czyli te, dobrze kombinuję. Czyli tu sobie postawię przykładowo NASA Workbench w tym rogu, a tą ścianę wykorzystam sobie do tych wafli. Jeszcze to kowadło ci będzie potrzebne, te automatyczne, nie pamiętam jak ono się nazywało. Mam, właśnie, ja mam tam to kowadło, bo jedno jest automatyczne, a drugie jest zasilane węglem, nie? Ale to automatyczne zrobisz dopiero wtedy, kiedy masz to zrobione na węgiel, nie? No, czyli tutaj bym sobie spokojnie ten, mi się wydaje, w tym miejscu te maszyny umieścił. To było tak, bardzo fajnie. Zejście tutaj elegancko, to mi się podoba. Jakieś tam opisy na ścianach, czy też przeszklone to zrobimy. Kacper mi zrobi najwyżej trochę więcej tego nitorów do oświetlenia i to będzie okej. Zabijesz mojego Ringtona. Okej. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Zrobimy resztę już, ja poprzenoszę i to pobuduję poza odcinkiem, żeby was tutaj nie męczyć i nie zniechęcać. Tutaj przedstawiłem, co mniej więcej będzie. Tu nie wiem, czy dalej nie zrobię wejścia i tam nie będzie magazynu. Albo w tą stronę będzie magazyn, a ta ściana będzie cała oczywiście przeznaczona na różnego rodzaju maszyny. Może tam też dalej zrobię przepalarnię tą automatyczną, którą również tutaj Kali mi zaprojektował. Tam troszeczkę moich zmian malutkich było, ale były pewne małe zmiany. Ta przepalarnia najlepiej z tego co wiem, to żeśmy z Kalim ustalili, ona funkcjonuje jak się ma ją parzyście zrobioną, prawda Kali? Tak, tak, albo tak. 4, albo 6, ona jest wtedy bardzo fajnie i wydajna. Zrobimy ją taką automatyczną, że razem z wysyłaniem do internetu, żeby od razu wysyłała nam rzeczy do internetu. No i niedługo, jak po tym wszystkim, oczywiście polecimy w kosmos, polecimy na Księżyc z maszyną, która nam tam wydobędzie odpowiednie materiały, minerały. Ale to wszystko dopiero wtedy, kiedy nam się uda ten świat tutaj uratować, bo ten świat musimy uratować. Ja nie mogę stąd polecieć, bo jak my stąd polecimy, to się będzie dalej wszystko rozprzestrzeniało na lewo i na prawo. Właśnie dzięki temu wyłączyć serwer, jak wychodzimy. Właśnie i serwer będzie wyłączany, teraz serwer nie będzie działał po to, żeby to się nie rozprzestrzeniało dalej. Tak. My musimy to zatrzymać. Także na chwilę obecną dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się film spodobał, to wiecie co robić. Ale zapraszam was również do lajkowania, subskrybowania i pisania komentarzy. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Dokładnie, gry łączą nawet pokolenia i to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się wszyscy, do kolejnego razu. Na razie, cześć. Siema! Yo, pa, pa. Kali, może byś się pożegnał, co? Mówiłem cześć. A, no teraz cię usłyszałem. Yo!